Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że nasza świątynia jest wypełniona tyloma osobami. Jest nam niezmiernie miło, ale tak naprawdę to nie my jesteśmy gospodarzami tego spotkania, tylko Pan Bóg, u którego my wszyscy gościmy. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na słowo, misterium pasyjne. Jest to nabożeństwo wielkopostne i chcielibyśmy tutaj wspólnie przeżyć taką symboliczną drogę krzyżową. Pragniemy też Państwa nakłonić do tego, abyście w tym odbiorze uruchomili wszystkie zmysły. To, co chcemy zaprezentować, nie jest w żadnej mierze ani spektaklem, ani koncertem. Spotykamy się tutaj na, jak już wcześniej powiedziałam, nabożeństwie wielkopostnym. W związku z tym bardzo też prosimy o to, abyśmy w takiej perspektywie przeżywali to dzisiejsze spotkanie. Bardzo prosimy także o wyłączenie telefonów, najlepiej ustawienie je na tryb samolotowy, z tego względu, że istotne jest nagłośnienie tutaj, no i nie chcielibyśmy, aby ta praca, którą wykonaliśmy ze względu na wszechobecne sprzęty telekomunikacyjne, w jakiejś mierze zakłóciła to spotkanie. Prosimy też nie robić żadnych zdjęć, ani nie nagrywać. Mamy tutaj osoby, które będą tworzyły fotorelacje z tego spotkania i w związku z tym mamy głębokie przekonanie, że to wystarczy. Temu naszemu dzisiejszemu spotkaniu, przeżyciu drogi krzyżowej Pana Jezusa, będzie towarzyszyła także muzyka bardzo nastrojowa, skomponowana do tego misterium przez młodych muzyków i po raz pierwszy tutaj w naszej świątyni wykonana. Jeśli chodzi o warstwę tekstową, to jest ona wynikiem jakby zanurzenia się w Słowie Bożym, ale także korzystamy z modlitw, objawień, które mają w jakiejś mierze budować pewien tutaj dramaturgiczny ruch, któremu będzie towarzyszyło światło. Słowo misterium pasyjne zostało przygotowane przez parafian, nas wszystkich, których pewnie czasami spotykacie na ulicach naszego miasta, osoby związane ze wspólnotami kościelnymi oraz młodych muzyków, których serdecznie u nas witamy. Zapraszamy w takim razie do tego przeżycia. Na końcu, drodzy Państwo, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. W związku z tym proszę być czujnym w tej końcówce, aby nie ulec wrażeniu, że zrobiliśmy spektakl, bo jesteśmy dzisiaj na nabożeństwie i mam głęboką nadzieję i pragnienie, którego jestem orędowniczką i wyrazicielką wszystkich tych osób, które były tutaj zaangażowane, że chcemy się tak naprawdę spotkać przez tę drogę krzyżową z tą niesamowitą miłością Pana Boga, którą On pierwszy nas ukochał. I wszystko to, co robimy, robimy właśnie dlatego, aby o tym wszystkim raz jeszcze nam przypomnieć wszystkim. Serdecznie zapraszamy i myślę, że godzina 19:30 zbliża się i możemy już rozpocząć.
było na początku u Boga. Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. Ciemności nie ogarniała. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Niebo było zalane światłem księżycowym, ale na ziemi panował posępny mrok, gdy mniej więcej o godzinie 9:00 Jezus przybył z uczniami do Ogrodu Oliwnego. Kiedy zatrzymali się obok altanki z gałęzi, nauczyciel nakazał tu zostać 8 apostołom. Natomiast Piotra, Jana i Jakuba starszego zabrał ze sobą. Szli kilka minut nieco pod górę, w głąb ogrodu. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu, czuwajcie ze mną i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdy Jezus odszedł od apostołów, powiększało się i ścieśniało coraz bardziej tłumne koło straszliwych mar wokół Niego. Serce Pana napełniało się smutkiem i trwogą. Z lękiem cofnął się na modlitwę do groty, podobnie jak ktoś szukający schronienia przed gwałtowną nawałnicą. Lecz i tu groźne straszydła poszły za Nim, przybierając coraz wyraźniejsze kształty. Zdawało się, że szczupła ta grota obejmuje w swym wnętrzu ohydne i straszne obrazy wszystkich grzechów, wszystkich rząd i ich następstw i kar od upadku pierwszego człowieka aż do końca świata. Jezus widział przed sobą w niezliczonych obrazach grzechy całego świata w całej ich wewnętrznej ohydzie i przyjmował je wszystkie na siebie. W swych modłach ofiarował się zadośćuczynić przez swe cierpienia sprawiedliwości Ojca Niebieskiego za wszystkie te winy. A wtedy szatan ze wzrastającą złością przesuwał przed oczami duszy Jezusa coraz straszniejsze obrazy grzechów. Jak to? I ty chcesz to wszystko wziąć na siebie? I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz za to wszystko zadośćuczynić? Początkowo Jezus spokojnie klęczał pogrążony w modlitwie, lecz powoli na widok takiego mnóstwa i ohydy grzechów oraz niewdzięczności ludzi względem Boga zaczęła się lękać Jego dusza, a Jego serce pękało pod brzemieniem smutku i trwogi. Aż wreszcie z drżeniem i lękiem wołać począł do Boga, podnosząc w górę dłonie. Abba Ojcze, jeśli to możliwe,
niech ominie mnie ten kielich goryczy. Mój Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Lecz Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wprawdzie wola Jego była zjednoczona z wolą Ojca, ale obdarzony teraz człowieczeństwem Jezus, jako człowiek wrażliwy i słaby, drżał przed mękami i śmiercią. Dlatego zmienił się prawie nie do poznania. Wargi miał zsiniałe, a włosy zjeżone. Było około 10:30, gdy wstał, cały skąpany w pocie. I chwiejąc się i potykając, wyszedł z groty. Jezus w swej trwodze śmiertelnej szedł do apostołów jak do przyjaciół, by szukać u nich pociechy. Lecz była i inna przyczyna. Mianowicie Jezus, jako dobry pasterz, wiedział, że i uczniów dręczą strachy i pokusy. Dlatego szedł do nich, by ich wesprzeć. Niestety, straszliwe mary podążały wszędzie za nim i nie odstępowały go na krok. Szymonie, czy śpisz? Panie, ja mówię. A więc nawet przez godzinę nie mogliście czuwać ze mną? Co się dzieje z naszym mistrzem? Co się z nim stało? Ja nic z tego nie rozumiem. To straszne. Jest już całkiem opuszczony. Jest całkiem sam. Co my teraz zrobimy? Tymczasem Jezus wrócił do groty z nieodstępującymi go strachami i smutkami. A wtedy upadł na twarz, rozkrzyżował ręce i pogrążył się w modlitwie do Ojca Niebieskiego. Tu jednak zaczęła się dla duszy Jego nowa walka, gdyż przystąpili do Niego aniołowie, by przedstawić poprzez szereg widzeń cały ogrom męki odkupienia.
A oto teraz ujrzał wszystkie cierpienia, walki i zniewagi, jakie miał znieść przyszły Kościół, jego oblubienica, którą postanowił odkupić tak drogocenną swoją krwią przenajświętszą. Przeto Chrystus, Syn Człowieczy, wił się z bólu i załamywał ręce, jakby pchany niewidzialną siłą, padł na kolana i znów się podnosił. Gdy anioły odstąpiły od Jezusa, jego ludzka wola straszną toczyła walkę ze wstrętem, budzącym się w nim wobec niewysłowionych męczarni, jakie miał ponieść za tak niewdzięczne plemię. Ta walka wewnętrzna stała się dla niego tak ciężka, że grube krople krwawego potu spływały z niego strumieniami na ziemię. Słyszycie? Słyszycie? Czy to szloch naszego mistrza? Pójdę zobaczyć. Poczekaj, poczekaj. Zostańcie. Ja sam pójdę. Panie! Mistrzu! Co się z tobą dzieje? Nasz Pan wciąż jęczy i wzdycha. Nic mi nie odpowiedział. Chodźcie, pomódlmy się. Widok Jezusa teraz był czymś okropnym, gdyż krwawy pot strachu spływał w grubych, ciemnych kroplach po jego bladym obliczu. Wynikało to z ostatniego obrazu, jaki ujrzał w grocie, kiedy dzikie hordy targały jego ciało. Wyszedł więc Jezus chwiejąc się z jaskini i podszedł ku trzem apostołom. Szymonie, Jakubie, Panie, co się stanie? Wielkie cierpienie mnie dziś spotyka. Pamiętajcie, aby w smutku pocieszać moją matkę i Magdalenę. Jezus, powróciwszy do groty, rozpoczął na nowo modły. Przezwyciężył już odrazę swej ludzkiej natury do męki, która go czekała, ale bardzo był znużony walką i strwożony. Dlatego tak się modlił. Ojcze mój, jeśli jest wola Twoja, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wtem rozstąpiła się przed nim ziemia, w głąb której po świetlistej smudze wiodły schody do otchłani. W niej ukazali się Adam, Ewa, wszyscy patriarchowie i sprawiedliwi, rodzice matki jego i Jan Chrzciciel. A wszyscy czekali z utęsknieniem jego przybycia i wyzwolenia ich. Przeto serce jego miłością gorejące wzmocniło się i pokrzepiło tym widokiem, gdyż on to miał tym duszom tęskniącym za niebem otworzyć je przez swą śmierć. On miał je wyprowadzić z więzienia tęsknoty do wiecznej szczęśliwości. Tak z jednej strony patrzał Jezus na dusze sprawiedliwych w otchłani, z drugiej przesuwał się przed oczyma jego duszy cały Kościół przyszłych świętych,
Ach, tak dalece miłował Jezus swych braci, swe stworzenia, że za cenę jednej jedynej duszy byłby chętnie całą mękę wycierpiał. Lecz znikło w końcu to pocieszające widzenie, a nowe katusze zaczęły się dla Jezusa. W grocie pojawiły się anioły, by ukazać całą Jego mękę, począwszy od pocałunku Judasza, aż do ostatniego słowa na krzyżu. Po ukończeniu przedstawienia męki, Jezus upadł jak konający na twarz. Wtem spłynął ku Jezusowi większy anioł, który przyniósł ze sobą kielich i podał jemu do ręki. Jezus więc dobrowolnie wychylił kielich swych cierpień i otrzymał wzmocnienie na duchu, po czym pozostał jeszcze kilka minut w grocie na modlitwie dziękczynnej. Smutny był wprawdzie, ale już tak dalece nadnaturalnie wzmocniony, że bez trwogi i niepokoju mógł śmiałym krokiem pójść do uczniów. Nie czas teraz spać. Wstańcie, módlmy się, gdy zbliża się godzina, w której Syn Człowieczy wydany będzie w ręce grzeszników. Chodźmy naprzeciw. Patrzcie, zbliża się zdrajca. Panie, zawołam resztę naszych i będziemy Cię bronić. Czas już iść naprzeciw. Chcę bez oporu oddać się w ręce nieprzyjaciół. Zaraz też wyszli wszyscy czterej z ogrodu oliwnego naprzeciw siepaczy. Około północy wprowadzono Jezusa przez oświetlony dziedziniec do wielkiej sali pałacu Annasza. O, popatrzcie, Jezus z Nazaretu. Ty to jesteś? Gdzie są twoi uczniowie?
Gdzie Twe królestwo? Powiedz, jaką naukę głosisz? Kim są Twoi uczniowie? Czego nauczałeś? Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co im powiedziałem. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Posłuchajmy więc, czego nauczałeś. On czyni się królem i Boga podaje za swego ojca. On podburza lud i uzdrawia w szabat mocą czarta. Włóczy się otoczony tłumami, jada z nieczystymi, grzesznikami i celnikami. I rzuca przekleństwa na Jerozolimę, łudząc nowym królestwem. Gdzie Twe królestwo? Powiedz, jaką naukę głosisz? Kim są Twoi uczniowie? Czego nauczałeś? Nie chcesz mówić ze mną? Nie chcesz mówić ze mną? Zaprowadźcie więc Jezusa z Nazaretu do najwyższego kapłana Kajfasza. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. Powiedział, mogę przybytek Boży zburzyć i w ciągu 3 dni go odbudować. I rzuca przekleństwa na Jerozolimę, łudząc nowym królestwem. On czyni się królem i Boga podaje za swego ojca. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Poprzysięgam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, oto ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Zbluźnił! Na cóż jeszcze potrzeba nam świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Winien jest śmierci! Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami. A inni policzkowali go i szydzili. Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz.
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Weźcie go sobie i sami osądźcie, według własnego prawa. Nam nie wolno nikogo zabić. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi ludzi od płacenia Cezarowi podatków i że siebie podaje za Mesjasza króla. Czy ty jesteś królem żydowskim? Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani widali mi ciebie. Co uczyniłeś? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. A więc jesteś królem? Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Prawda? Cóż to jest prawda? Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Natomiast jest u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Barabasza czy Jezusa, króla żydowskiego, który będzie pomazańcem Bożym? Nie tego, lecz Barabasza! Skąd ty jesteś? Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę ciebie ukrzyżować i mam władzę ciebie uwolnić? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Otóż przywiodłem wam tutaj i nie znajduję w nim żadnej winy. Każę go więc ubiczować i wychłostać. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Teraz ciemiężcy pchnęli Jezusa naprzód tarasu obok Piłata, także cały lud z dziedzińca mógł go widzieć. Co za straszny widok rozdzierający serce. Nieludzko skatowany Najświętszy Syn Boży, Jezus, stał pokryty ranami, zalany własną krwią. Straszna korona cierniowa raniła go do głębi mózgu. Krew zalewała mu oczy, a on zwracał je miłosiernie na falujący tłum ludu. Groza przeniknęła ludzkie serca,
Cisza nastała na chwilę. Cisza ponura, złowroga, a wśród niej rozległ się gromki głos Piłata, wskazującego na Jezusa. Patrzcie, oto człowiek! Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim winy. My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Skąd ty jesteś? Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę ciebie uwolnić i mam władzę ciebie ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Oto wasz król! Precz, precz! Ukrzyżuj go! Czy króla waszego mam ukrzyżować? Poza Cezarem nie mamy króla! Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Wy odpowiadacie za nią. Krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci. Arcykapłani żydowscy i Rada przyprowadzili do mnie niejakiego Jezusa z Nazaretu, oskarżonego o podburzanie ludu, bluźnierstwa i łamanie prawa. Chociaż właściwie nie można było udowodnić słuszności tych zarzutów, jednak zmuszony niejako przez tychże arcykapłanów i radę, a przy tym chcąc zapobiec groźnemu rozruchowi wśród ludu, skazałem Jezusa na śmierć krzyżową jako przestępcę przeciwko ich prawu. Domagali się bowiem stanowczo jego śmierci, a ja nie chciałem być oskarżony przed cesarzem jako niesprawiedliwy dla Żydów sędzia i poplecznik rozruchów. Wydałem go im w celu ukrzyżowania wraz z dwoma innymi zbrodniarzami, których egzekucję odłożono do dziś za staraniem arcykapłanów pragnących, by Jezus wraz z nimi był ukrzyżowany. Na krzyżu Jezusa z Nazaretu należy umieścić wyrok winy. Jezus z Nazareńczyk, król żydowski. Jeżeli tam nie ma, to jest ciężkie.
Ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, upadł Jezus na kolana, objął go rękoma i ucałował trzykroć. Po czym odmówił po cichu modlitwę do Ojca Niebieskiego, w której dziękował mu, że zaczyna się odkupienie ludzi. Tak Jezus obejmował krzyż, wieczny ołtarz wynagradzającej krwawej ofiary. Teraz dopiero szedł Pan nasz i Zbawiciel, pochylony i chwiejący się pod ciężarem krzyża, zmordowany, poraniony biczami, potłuczony. Od ostatniej wieczerzy nic nie jadł, nic nie pił, ani nie spał. Przez cały czas katowano go bezlitośnie, dlatego siły jego wyczerpały się utratą krwi, ranami, gorączką, pragnieniem, nieskończonym udręczeniem ducha i całą trwogą, więc też zaledwie mógł się utrzymać na drżących, chwiejnych, poranionych nogach. Na zakręcie uliczki, zanim poziom drogi zaczyna się wznosić, jest głębsze miejsce, gdzie w czasie deszczów tworzy się wielka kałuża błota i wody. Tutaj to, jak i na wielu innych uliczkach Jerozolimy, leży spory kamień, by łatwo było przejść przez kałużę. Gdy Jezus doszedł tutaj, bardzo osłabł i nie miał już siły iść dalej. A że siepacze niemiłosiernie nim szarpali, potknął się o wystający kamień i jak długi upadł na ziemię. A krzyż przygniótł go swym ciężarem. Najświętsza Matka Jezusa, współcierpiąca z Nim wszystko, usłyszała przed godziną niesprawiedliwy wyrok wydany na jej dziecko. Usłyszałam tę strofę, zrozumiałam,
Czy mam patrzeć na to? Czy znajdę w sobie siłę, aby znieść ten bolesny widok? Lepiej zobaczyć to, co się teraz dzieje, niż odejść, niosąc bolesną myśl o tym. Chodźmy. Najpierw zobaczyłam triumfujących faryzeuszy. Później wyrostka trzymającego napis wyroku. A za nim, pochylony pod ciężarem krzyża, szedł chwiejnym krokiem mój syn. Głowę przystrojoną cierniową koroną odwracał na bok. Oblicze miał blade, skrwawione, krwawione. Prawcy ciągnęli go nielitościwie za sznur. Przychodząc, zniósł głowę, która miała strasznie cierniała. I spojrzał. Wzrokiem pełnym tęsknej uwagi i litości. Zachwiał się pod ciężarem krzyża. Synu mój! Matko moja! Wielu żołnierzy poczuło iskierkę litości w swym sercu, ale bezlitośni siepacze szydzili tylko i zmusili Najświętszą Pannę do oddalenia się od pochodu skazańców. Prowadzona przez Jana i niewiasty, wróciła Maryja do bramy, gdzie upadła na kolana. Jezus zaś, krocząc dalej ulicą, był coraz słabszy, chwiał się. Faryzeusze wystraszyli się, że Jezus może nie dojść na Golgotę, dlatego nakłonili żołnierzy, by znaleźli kogoś do pomocy. Słaby jest bardzo. Trzeba znaleźć kogoś, kto pomoże nieść mu krzyż. Człowieku, kim jesteś? Jestem Szymon z Cyreny. Pomoże skazancowi nieść krzyż. Dajcie mi spokój, widzicie, przecież się śpieszy. Nie chcę. Nie ty nam będziesz dyktował warunki. Ruś się! Pochód posuwał się teraz długą ulicą, skręcającą nieco w lewo, przeciętą wielu bocznymi uliczkami. Chodziła obok orszaku kobieta, która nie mogła przedrzeć się do Jezusa. Dlatego postanowiła wejść na moment do swojego domu. Widząc, że orszak się zbliża, wybiegła na ulicę z chustą przewieszoną przez ramię.
Chciałabym pomóc Jezusowi, ale czy uda mi się przeczyć przez tłumy? Kiedy widzę go tak cierpiącego, cierpię wraz z nim. A przecież to on, za każdym razem, gdy go słuchałam, przemawiał do mojej duszy. A teraz widzę ukrzywione, zakrwawione i zniekształcone oblicze mego Mesjasza, choć jak zwykle ciche i pokorne. Pozwól mi otrzeć oblicze Pana mego. Zwróciłam się do Jezusa, nie dbając o to, co pomyślał i mówi. Jezus zaś wziął chustę, przycisnął dłonią do krwawego oblicza i oddał Weronice. Kobieta zabrała to święte płótno, ucałowała i ukryła pod płaszczem. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, zajaśniał światłem, zabłysnął w nasze serce, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Miłujący pragną wzajemności. Bóg Ojciec nas miłujący, Jego Syn i Duch Święty podobnie. Też pragnie być przez nas miłowany. O, gdybyście wiedzieli, jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku mnie. Spadzista droga prowadzi ku bramie dość jeszcze odległej. I znów przed bramą na nierównej, wyjeżdżonej drodze była wielka kałuża błota. Siepacze śpieszą się, sami mają dość. Im bliżej bramy, tym gwałtowniej ciągną Jezusa naprzód. Przed bramą ścisk stał się większy. Szymon z Syreny chce wygodniej obejść kałużę. Przechylił przez to krzyż, a Jezus osłabiony stracił równowagę i upadł w błotnistą kałużę tak silnie, że Szymon ledwo zdołał otrzymać krzyż. I upadł w błoto po raz drugi. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Mówił to Jezus, korzystając z chwilowego zatrzymania się w drodze. Po chwili odpoczynku pochód ruszył dalej uciążliwą, dziką drogą między murami miejskimi i Kalwarią w kierunku północnym. Oprawcy nie zważają na nic. Gnają Jezusa pod górę, ciągną za powrozy, biją i popychają. Trzeszczy belka krzyża, napinają sznury. W tym miejscu dróżka zawraca. I tu Jezus upadł po raz kolejny pod ciężarem krzyża. Twoje przypomnienia i mokre uwięci, dar Twoje
Jezus z trudem wstał, ale nielitościwi ciemiężcy biją go. Krzyczą z nienawiścią: wstawaj, podnieś krzyż, idź! Aż w końcu pędzą bez wytchnienia na górę, miejsce stracenia. Było prawie 3:45, gdy Jezus przywleczony na plac upadł pod ciężarem krzyża. Zbawiciel nieustannie modlił się, prosząc Ojca Niebieskiego o dodanie mu sił do dalszych cierpień. Jeszcze raz ofiarował się Bogu za grzechy swoich wrogów. Tymczasem święte niewiasty weszły na Kalwarię od dostępniejszej zachodniej strony. Co za bolesny widok przedstawiał się oczom Maryi. Oto miała przed sobą plac męczeńskiej śmierci Jezusa, pagórek, na którym miał stanąć krzyż. Gdy oprawcy chwycili między siebie Jezusa, zaczęli zdzierać z Niego suknię. I oto stał drżący Syn Człowieczy, pokryty krwią, guzami, sińcami, pręgami i ranami. Miał na sobie tylko szkaplerz i przepaskę wokół lędźwi. Siepacze bez litości zdarli z Niego szkaplerz i przepaskę. Próbował ukryć Zbawiciel swą nagość. Modlił się w duchu Jezus, by opaskę Mu chociaż nałożono. Tę samą modlitwę kierowała do Ojca Niebieskiego Maryja. Między tłum wdarł się człowiek, który podał Jezusowi chustę, by mógł się nią osłonić. Siepacze przyprowadzili Jezusa do krzyża. Pchnęli go gwałtownie w tył, by się położył. I wtedy żołnierze zaczęli przybijać Jezusa do krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Innych wybawiał. Niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, to pomóż sobie. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Więc wybaw siebie i nas. Ty nawet Boga się nie boisz.
chociaż tę samą winę ponosimy. My przecież słusznie odbieramy winę, za którą tu jesteśmy. Ale On nic złego nie uczynił. Jezu, wspominaj mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Dziś będziesz ze mną w raju. A dobrze zostawaj tych samych i nie do siebie. Stało się oczką głupich szefowanych. Zejście jej poczytałam za nieszczęście. I odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skaraceniu dostąpią dur wielki. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złotów tych i przyjął ich jak całowalną ofiarę. W dzień narodzenia swego zajaśnił i rozwiewnął się jak iskry pościelnicy. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierne miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek, a obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Wtem miłosiernie spojrzał Jezus na swą ukochaną matkę oraz umiłowanego ucznia Jana i spojrzawszy z krzyża na nich powiedział: Niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. I zaraz pod krzyżem konającego odkupiciela uścisnął Jan ze czcią, jak syn pobożny matkę Jezusa, która stała się obecnie jego matką. Gęsta mgła zawisła w powietrzu. Jezus, wisząc na krzyżu, odmawiał ustępy psalmów, które spełniały się w nim. Jezus przechodził straszne udręczenia biednego, skatowanego i przygnębionego człowieka, który znajduje się w największym opuszczeniu, bez ludzkiej i Bożej pociechy, kiedy to wiara, nadzieja i miłość błąkają się samotne po pustyni, bez wytchnienia, bez bratniego oddźwięku, bez jakiegokolwiek światła, zmuszone wyłącznie z siebie tylko czerpać moc i siłę. Około godziny 3:00 Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak więc tymi słowami dał Jezus świadectwo swego opuszczenia i przez to dał prawo wszystkim uciśnionym, uznającym Boga za Ojca, by w ucisku swym z ufnością dziecięcą udawali się do Niego ze skargą. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo, powiedział: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, wyrzekł: Dokonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.
oczy sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Stało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytało za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Wszystkim tym jednak, którzy mi przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale z Boga się rodzi. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawa. Złożono więc na łono Maryi zwłoki jej najukochańszego, a tak okrutnie zamordowanego syna. Boleść serca Najświętszej Matki równa była jej niezmiernej miłości. Oto trzymała w ramionach ciało swego ukochanego Syna, któremu podczas całej jego długiej męki nie mogła ulżyć w cierpieniach. Ponownie wrócił mi przed oczy obraz ostatniej wieczerzy. Wokół Jezusa usiedli apostołowie. Po pewnym czasie Jezus powiedział: „Chcę wam dać teraz wszystko, co mam, to jest samego siebie”. Modląc się wciąż w wielkim skupieniu, łamał Jezus placki i kładł je jeden na drugim na tackę. Z pierwszego kawałka ułamał końcami palców małą cząstkę i wpuścił ją do kielicha. Wreszcie wziął Jezus tackę z kawałkami placków i rzekł: „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane”. Przy tym zrobił prawicą ruch nad tacką, jak gdyby błogosławił, i podał konsekrowany chleb apostołom. Następnie, wziąwszy kielich, kazał Piotrowi nalać do niego wina, a Janowi wody, którą wpierw pobłogosławił i sam jeszcze nalał małą łyżeczką trochę wody. Teraz pobłogosławił kielich, podniósł go w ofierze do góry, modląc się i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Jezus powiedział: „Ja jestem chlebem życia”, a oni, uniósł dłonie wskazując na apostołów i kapłanów, są tymi, którzy będą mnie dawali ludziom jako pokarm życia wiecznego. Z krzyża skłoniłem się przed każdym z nich, aby moc miłości pozwoliła każdemu z nich być alter Christus. Całe moje życie zawierało wielką tajemnicę. Ja przeszedłem przez całe moje życie, miłując moich. Syn, posłany przez Ojca, w ten właśnie sposób
wielu potrafi zrozumieć, że ja, który jestem ukryty i zamknięty, mam swobodę ujawniania, że jestem żywy tam, w hostii, którą mieści w sobie każde z tych tabernakulów. Moja obecność może być dostrzeżona, gdy człowiek zachowuje czysty umysł, serce i duszę.
najlepiej, gdybyśmy wychodząc z kościoła pozostali w tej ciszy, bo ona jest bardzo wymowna. Natomiast chciałbym podziękować przede wszystkim wam za to, żeście tu przyszli do tej świątyni, aby spędzić ten czas na modlitwie, na refleksji, aby pogłębić swoją miłość do Jezusa Chrystusa. Mam taką nadzieję, że każdy z was coś wyniesie z tej świątyni w swoim sercu, w swoim umyśle. I za to chciałbym podziękować tym wszystkim, dzięki którym mogliśmy ten wieczór przeżyć. A tu i teraz tych, którzy nam pomogli ten wieczór przeżyć, to jest 50 osób. Nie widzimy ich, ale tyle ich jest. To były naprawdę godziny rozmyślania, przeżywania, dyskutowania, aby oddać te treści, które byśmy mogli teraz przyjąć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Ksymenie, która najpierw pieczołowicie te słowa szukała, przeżywała i wreszcie takie poukładała, poskładała te słowa, aby one mogły dotrzeć do naszego serca. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wizualizowali to, co działo się Wielki Czwartek, Wielki Piątek. Oni też to musieli najpierw sami przeżyć, przemyśleć, przemodlić, aby potem z tym się podzielić. Chciałbym podziękować panu Pawłowi, który napisał muzykę, aby podkreślić ważkość tych słów, stworzyć pewną atmosferę, która sprzyja modlitwie i poprzez którą łatwiej coś przyjąć, coś zrozumieć. Wszystkim muzykom, chórowi, tym, którzy stworzyli tą piękną atmosferę poprzez światła, poprzez akustykę, poprzez dźwięk. Ale te podziękowanie powinno być skierowane przede wszystkim, to dziękczynienie powinno być skierowane przede wszystkim do Jezusa Chrystusa, który poruszył nasze serca, który jakoś tam może zachęcił nas, byśmy te nasze kroki skierowali dzisiaj w ten wieczór do świątyni. Wszystkim z całego serca dziękuję. Nasi młodzi muzycy, zapraszamy ich tutaj. Myślę, że Pawle, chodź tutaj i może powiedz coś od siebie. Ja, drodzy Państwo, w tej sytuacji tak nie bardzo
Mam pomysł na to, jak tych wszystkich ludzi tutaj wyrazić im swoją wdzięczność. Bo myślę, że to, co ksiądz proboszcz powiedział, komu ta wdzięczność się najbardziej należy, no to chyba wszyscy mamy tego świadomość. Ale myślę, że Pan Bóg działa przez ludzkie serca tych wszystkich osób, które gdzieś tutaj na środku kościoła teraz stoją. I chciałam im bardzo serdecznie podziękować za ten czas, czasami trudny, czasami refleksyjny, w końcu dający pokój i miłość. Mam nadzieję, że wszystkie te trudne rzeczy, które nam się też przydarzyły po drodze, bardzo wzmocniły naszą wiarę, ale jednocześnie chciałabym też może ze swojej strony przeprosić tych wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Mając świadomość, że pewne rzeczy nie zawsze zależą ode mnie, a to, że Państwo tu dzisiaj jesteście i że udało się tych wszystkich ludzi tutaj zebrać, to jest tylko i wyłącznie działanie Pana Boga. I za to bądźmy Mu wdzięczni. Ale chciałabym jeszcze poprosić Pawła, aby powiedział coś od siebie. Ja serdecznie dziękuję. Tak, bardzo się cieszę, że to wszystko mogło zaistnieć. Jestem po prostu wdzięczny wszystkim, którzy działali w przygotowaniu. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że On układa te rzeczy tak, że trudno powiedzieć. Trudno znaleźć jakieś dobre słowa, żeby to opisać. Jezus Chrystus jest Królem. Jest Panem. Amen. To nabożeństwo najprawdopodobniej jest pierwszy i ostatni raz. Także te wszystkie dźwięki, którymi drżało to powietrze, pozostaną w naszych sercach.